się tam ćwiczył. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że podczas rozmowy trochę kalorii się spalimy tutaj dzisiaj razem z Państwem i bardzo cieszymy się, że Państwo przyjęli zaproszenie, że mimo tego, że tak wiele propozycji dzisiaj Opole dla Państwa ma, to jednak Państwo wybrali ogród Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej tutaj w Opolu, żeby porozmawiać i spotkać się z panem Tomkiem Sekielskim. Znaczy ja bym się nie bał tego słowa, Państwo wybrali najlepiej po prostu. Szanowni Państwo, myślę, że gościa nie trzeba przedstawiać. Każdy z Państwa, myślę, że nieprzypadkowo tutaj Państwo przyszli, trafili, więc przebieg kariery Pana Tomasza Sekielskiego każdy z Państwa, myślę, że w jakimś tam stopniu zna. Natomiast to, co w tej chwili jest najbardziej żywe w nas, to, co w tej chwili jest najbardziej aktualne, to są te ostatnie tygodnie. To są te tygodnie, kiedy przeżywamy obraz najnowszy, obraz ostatni, ten, który powstawał i Państwo nagle w wolnej przestrzeni, nie nadzorowanej przez żadne medium, mogli obejrzeć. I stąd między innymi pierwsze takie pytanie do mojego gościa, bo co takiego wydarzyć się musiało w życiu Tomasza Sekielskiego, albo co to był za moment? Co to była za rzeka? Co to był za kamień, o który się pan potknął, że ten temat nagle stał się tematem numer jeden dla pana i podjął się pan realizacji? Powiem tak przewrotnie na początek. Przepraszam w ogóle za mój głos, ale się rozchorowałem na początku tygodnia i jeszcze tak właśnie dziwnie brzmię. Przewrotnie powiem, że na przykład ten film by nie powstał, gdyby nie Jacek Kurski, prawda? Który przyszedł do telewizji polskiej, a ja w tym czasie musiałem odejść z niej. Bo pewnie gdybym był cały czas w TVP, to nie miałbym czasu, aby ten film zrealizować. Ale tak zupełnie serio, ten film dojrzewał we mnie od 2013 roku. Wtedy po raz pierwszy spotkałem skrzywdzonych seksualnie przez osoby duchowne. Zobaczyłem ludzkie dramaty, zobaczyłem dorosłych ludzi roztrzęsionych z rozbitym życiem, którzy opowiadają wstrząsające historie. I też widziałem jakby dookoła, to 2013 rok, to naprawdę to już było cicho po sprawie Tylawy, księdza z Tylawy i właściwie ten temat nie istniał w Polsce. Tam gdzieś naprawdę pojedyncze informacje się pojawiały. Wyszła książka Eke Overbecka, holenderskiego dziennikarza, który napisał o właśnie problemie pedofilii w polskim kościele. Ale ta książka tam poza, powiedzmy, jakimiś dyskusjami publicystycznymi też nie spotkała się z szerokim zainteresowaniem. Na tyle szerokim, aby wywołać coś, co można by nazwać jakąś ogólnonarodową dyskusją. I miałem takie poczucie, że to jest temat tabu, znaczy, że jest wiele, na wielu różnych poziomach, wielu różnym osobom zależy na tym, aby ten temat, wokół tego tematu panowała cisza, żeby była zmowa milczenia. A ja przez całe swoje dziennikarskie, reporterskie życie najchętniej zajmowałem się tematami, które ktoś chciał przed opinią publiczną ukryć. Więc kiedy poznałem tragedię ludzi, a do tego zdałem sobie sprawę z jakiejś funkcjonującej zmowy milczenia, to wówczas wiedziałem, że zajmę się tym tematem i zajmę się nim właśnie w formie filmu dokumentalnego. Ze względu na zobowiązania zawodowe, które miałem, nie mogłem zrealizować tego filmu natychmiast. Minęły 4 lata i wróciłem do tego projektu jako niezależny producent filmowy i telewizyjny. Ale myślę, że też stało się dobrze, bo gdyby ten film się ukazał w 2014 roku, on by nie wywołał tak wielkiej dyskusji. Znaczy, wtedy nasze społeczeństwo nie było gotowe na taką dyskusję. Znaczy, ja stawiam taką tezę, że jednak musiało po drodze się parę rzeczy wydarzyć. Musiało się pojawić więcej informacji i doniesień medialnych na ten temat. Także film Claire, który miał premierę na jesieni, odegrał pewną rolę, bo jakby przyspieszył tę dyskusję.
rozbudził ją z większą siłą. I myślę, że film Tylko nie mów nikomu trafił w swój czas dokładnie. I dlatego tutaj jestem i dlatego Państwo przyszli, bo wszyscy dojrzeliśmy do tego, aby zacząć o tym głośno mówić, aby jasno powiedzieć, że mamy dość zmowy milczenia i że stajemy po stronie ofiar. I bardzo Państwu dziękuję za to, że Państwo tutaj są. Pan powiedział, wszyscy dojrzeliśmy. Czy to oznacza, że Tomasz Sekielski też musiał dojrzeć? W tym sensie, że też potrzebował Pan czasu. Też potrzebował Pan jakiegoś bagażu doświadczeń, żeby uczciwie i całkowicie otwarcie podejść do tematu. Absolutnie. Znaczy, myślę, że gdyby nie to, że no już dzisiaj to już prawie ćwierć wieku zajmuję się reporterką i dziennikarstwem. I te wszystkie rzeczy, które robiłem, tragedie, których doświadczałem z bohaterami moich reportażów i materiałów, to wszystko mnie przygotowało też na zrobienie tego filmu. Znaczy bez tych doświadczeń, gdybym chciał zrobić ten film, to nie wiem, czy bym dał radę. Znaczy, ja też znalazłem się w odpowiednim wieku. W moim przypadku to było za 43 lata. Było, dzisiaj mam 45. Ale musiałem zebrać jakiś bagaż doświadczeń, chociażby po to, żeby umieć rozmawiać z tymi ludźmi. Bo to nie są zwykłe rozmowy. Znaczy, tutaj rozmawiając z ofiarą przestępstwa seksualnego, no rozmawia się z kimś, kto ma dosłownie nerwy na wierzchu, znaczy kimś, kto jest bardzo nieufny, z kimś, kogo można bardzo łatwo zranić, zniechęcić. I nie jest w stanie tego zrobić, nie wiem, początkujący dziennikarz, no, bo nie ma doświadczenia, czy początkujący reporter, czy początkujący dokumentalista. Więc myślę, że ja też musiałem dojrzeć, tak, absolutnie. Musiałem zebrać doświadczenia, musiałem odbyć tysiące rozmów wcześniej na różne tematy, ale też na tematy dotyczące osobistych tragedii. I to wszystko mnie przygotowało na zrealizowanie tego filmu. Tyle filmów, książek, reportaży, informacji i to wszystko się jakoś rozchodziło po kościach. Nagle pojawia się Pana film. Dobrze Pan zauważył, że on trafił w swój czas. Miał Pan świadomość tego czasu? Czy zaskoczyło Pana troszeczkę to, że ten film tak mocno uderzył? W tym sensie, że nagle się okazało, że po prostu, że wywołał to, o czym niemalże no, można było marzyć taki film robiąc. Reakcję, gotowość ludzi do rozmowy i takie echo, które po prostu niesie się w tej chwili przez kraj. Znaczy, no, czegoś takiego nie można było zaplanować. Ktoś wyliczył, jeden z portali zajmujących się analizą tego, co się dzieje w sieci, w internecie, obliczył, że gdyby ktoś chciał umieścić taki film na YouTubie i osiągnąć taką popularność tego filmu, to wykorzystując płatne narzędzia musiałby wydać ponad 13 milionów dolarów. My oczywiście nie mieliśmy ani 13 milionów dolarów, ani nawet 10% tej sumy, żeby promować, żeby wydawać pieniądze na to, aby w jakiś sposób podbijać oglądalność. Zakładaliśmy, że tak optymistycznie, że film będzie miał około 5 milionów odsłon i liczyliśmy też, że no, wywoła dyskusję. Natomiast to, że ten film ma ponad 22 miliony odsłon, że ta dyskusja wciąż trwa, choć może już nie ma jej aż tak obecnej na przykład w dyskusjach telewizyjnych, ale ona wciąż trwa, bo też na takich spotkaniach jak z Państwem to widzę i odczuwam. I to, że ten film jednak w jakiś sposób zaczął zmieniać otaczającą nas rzeczywistość, no to tego tak dużego efektu nie byliśmy w stanie przewidzieć ani zaplanować. Ja się oczywiście bardzo cieszę, ponieważ to oznacza, że odwaga ofiar, które usiadły przed kamerą, które opowiedziały Państwu o swoim dramacie, które zaryzykowały, nie wiedząc, co wydarzy się po tym filmie, czy nie spotka ich coś złego,
bo ja im nie mogłem tego zagwarantować. Oni wiedzieli, że absolutnie podejmują ryzyko na własną odpowiedzialność, bo ja nie jestem w stanie zapewnić, że nie wiem, w pracy czy nawet w rodzinie nie wydarzy się coś, co, no, mówiąc delikatnie, sprawi im przykrość. Na szczęście nic takiego się nie stało, ale cieszę się, że ten film właśnie tak rezonuje, bo ich odwaga przyniosła efekty i zaryzykowali, ale dzisiaj sami mówią, że cieszą się, że podjęli taką decyzję i że gdyby mieli znowu decydować, to tym bardziej by zgodzili się na udział w tym filmie, na wystąpienie, na pokazanie, na opowiedzenie swojej historii. Myślę, że nie da się zaplanować czegoś takiego. To jest zawsze jakiś zbieg wielu okoliczności. To, że ten film był finansowany niezależnie, to, że został pokazany na YouTubie, to, że nie stała za nim i nie stoi żadna redakcja, co do której można by było przykleić jakąś etykietkę, że ci to tam są stamtąd, a ci to stamtąd i wiadomo, zrobili taki film. No i wreszcie na samym końcu to, że myślę, że to jest naprawdę dobry film. To wszystko się złożyło na oglądalność, na zainteresowanie. 2 tygodnie temu sprawdzałem, bo YouTube ma taką możliwość geolokalizacji, znaczy jako administrator kanału mogę sprawdzić, gdzie kto ogląda. Nie sprawdzałem na przykład Nowogrodzkiej tam w Warszawie, gdzie, ale sprawdziłem Watykan. I w Watykanie 2 tygodnie temu było 48 wyświetleń tego filmu. Więc potencjalnie jest możliwość, że wśród tych 48 był także laptop papieża Franciszka, który sobie gdzieś tam siedział cichutko i oglądał. Liczy pan na to? Znaczy, chciałbym, żeby papież, jeśli już ma na podstawie tego filmu podejmować jakieś decyzje, ja nie wiem, czy w ogóle będzie podejmował, no to wolałbym oczywiście, żeby znał ten film, znaczy, żeby go obejrzał, a nie żeby opierał się na tym, co ktoś mu o tym filmie powie, bo zawsze ten, kto będzie dokonywał streszczenia, może mieć jakieś swoje własne interesy do rozegrania i może odpowiednio streścić, albo mniej odpowiednio. Ale film rzeczywiście się rozszedł po całym świecie, więc jestem z tego bardzo zadowolony. Powiedział pan o efektach właśnie i wiem, że pan z tych efektów jest zadowolony, bo pan akurat użył takiego sformułowania. Ale sama produkcja, samo przygotowanie takiego filmu, to powiem państwu w ten sposób. Kiedy obejrzałem ten film, a mając też, bo z tego samego roku jesteśmy między innymi i po prostu i w tym samym czasie rozpoczynaliśmy pracę. I w ogóle po nas nie widać, tak, nie? Nie, wcale. To każdy z nas gdzieś tam, pracując w mediach, trafił na ludzką krzywdę. Gdzieś się z nią zetknął. Rozmawiał z osobami autentycznie skrzywdzonymi. I zapewniam państwa, że takie obrazy idą potem za nami. W ciągu naprawdę ułamka sekundy możemy sobie takie obrazy gdzieś tam przewołać przed oczami i pojawiają się emocje i pojawiają się dreszcze. Wiele takich emocji zapisanych, wdrukowanych w ciało po takiej rozmowie. Kiedy spotykał się pan z osobami pokrzywdzonymi, autentycznie pokrzywdzonymi i oni tak naprawdę otwierali się przed panem, opowiadali te historie, pan stawał się takim medium ich. Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Bo tego się nie da tak po prostu odrzucić, tego się nie da zostawić, wie pan. Po prostu zamykam drzwi, skończyłem nagranie, dziękuję, do widzenia, idę z kumplami na piwo. Nie da się tego zostawić tak, o. Jak pan sobie z tym radzi? Mój brat, który był producentem filmu, właściwie w większości rozmów, kiedy przeprowadzałem te wywiady, nie był obecny, bo chcieliśmy stworzyć taką bardzo intymną i jak najbardziej komfortową, jak najbardziej komfortowe warunki dla tych skrzywdzonych, więc na planie byłem tylko ja i jeden operator. Znaczy zminimalizowaliśmy liczbę osób do niezbędnego minimum. I mój brat, który zaczął przeglądać te wywiady, gdy dostał już cały pakiet,
to zadzwonił do mnie, bo mówi, że zaczął oglądać drugi i musiał przerwać, że nie był w stanie, że takie emocje w nim to wywołuje. No ja też nie będę udawał, że jakoś przeszedłem obojętnie, bo nie można przejść obojętnie, bo rozmawiając z takimi osobami trzeba być absolutnie szczery, otwarty, bo w przeciwnym razie te osoby nie zaufają, nie opowiedzą tych swoich historii. Więc rzeczywiście człowiek chłonie tę tragedię. No ja mam jeden taki sposób, który polega na tym, że kiedy mi się nagromadzi tych rzeczy za dużo w głowie i wiem, że muszę się na chwilę wyłączyć, żeby móc do tego wrócić za jakiś czas, żeby mówiąc w przenośni, nie zwariować, to po prostu zabieram mojemu synowi PlayStation i gram w gry wideo. I w ten sposób spędzam wiele godzin, resetując sobie umysł. Po prostu zajmuję się tam, jestem Cristiano Ronaldo, czy tam Messi, strzelam bramki albo zabijam jakieś potwory. I trwa to tak czasami 2 dni, a czasami 4. Oczywiście nie śpię też po drodze i tam jem, ale w ten sposób odreagowuję, bo to jest moment, w którym ja przestaję myśleć o tym, co robiłem, przestaję myśleć o tym, co słyszałem. Wyczyszczam umysł. Pewnie równie skuteczna byłaby medytacja, ale lata temu nawet medytowałem i myślę, że tam nieźle mi szło, ale jakoś w ostatnim czasie nie potrafię się znowu tak skupić, więc taką moją medytacją jest gra wideo i w ten sposób sobie radzę z tym stresem, który gdzieś się gromadzi. A nie jest to stres łatwy do przełknięcia? No, ja tylko przypomnę chociażby książkę Grażyny Jagielskiej, która nie będąc na wojnie mimo wszystko po prostu została w jakiś sposób pokrzywdzona, bo mąż wracał i też potrzebował ujścia, opowiadał o tym, co tam się wydarzyło. No i mimo wszystko ona też trafiła do kliniki, gdzie musiała wiele, wiele miesięcy leczyć się, żeby te wszystkie emocje związane ze spotkania z cierpieniem wyszły. Żeby je poukładać w sobie i mieć też siłę w sobie, żeby razem z tym oswojonym pójść dalej, tak? Znaleźć w sobie to wszystko. W związku z tym troszeczkę chodzi mi teraz o skalę tego, co się wydarzyło. Troszeczkę, czy nie obawia się pan tego wszystkiego, co się wydarzyło, ponieważ uderzył pan w stół. Bohaterów było na początku? Że spotkałem się z kilkudziesięcioma osobami. Raz. Spotkałem się w sumie z kilkudziesięcioma ofiarami. Część z tych osób chciała się po prostu tylko ze mną spotkać. Z góry mówili, że nie wezmą udziału w filmie, że zależy im na tym, aby podzielić się ze mną tym, co przeżyli. I oczywiście się chętnie z takimi osobami spotykałem. Dzięki temu też poznawałem coraz lepiej mechanizmy funkcjonujące, jeśli chodzi o właśnie ukrywanie, tuszowanie takich spraw. Ostatecznie nagrałem kilkanaście osób, z czego oczywiście nie wszystkie trafiły do filmu. Niektóre sprawy jeszcze trwają i pewne rzeczy się dzieją. I to zobaczą Państwo, jedną z takich historii, zobaczą Państwo na jesieni. Wstrząsająca historia, czy jeśli chodzi o tragedię, ale też wstrząsająca, jeśli chodzi o powiązania i wpływy osób, które tuszowały przestępstwa. Nie mogę nic na razie więcej powiedzieć. No i zostało nam kilka jeszcze rozmów takich niedokończonych, w tym sensie niedokończonych, że one zasługują na większą opowieść. I pewnie wrócimy do tego tematu znowu, bo na wiosnę z kolei chcę, żeby była premiera filmu o aferze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i później być może znowu, znaczy być może, no na pewno wrócimy jeszcze do tego tematu, bo też czuję się w jakiś sposób zobowiązany wobec tych ofiar, które dzisiaj piszą, które się zgłaszają, które szukają pomocy. I
nie wiem, tam 3 miesiące temu byłem przekonany, że robimy jeden film i na tym się kończy, jeśli chodzi, znaczy dla mnie ta historia. Ale teraz wiem, że ona będzie już teraz wracać co jakiś czas i że ja też nie mogę jej tak zostawić niedoopowiedzianej. Choć myślę, że i tak już dużo pokazałem i zrobiłem. Ale też będziemy oczywiście robić inne projekty filmowe. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie w końcu. Tak, no, bo powiem szczerze, chodzi mi o to, że po prostu, że gdzieś tam w którymś z wywiadów dowiedziałem się, że naprawdę wiele osób zgłosiło się do pana już po produkcji. I to naprawdę ciężkie jest do ogarnięcia w tym momencie, bo wiele osób chce zawierzyć panu. Ma pan świadomość tego, że dla wielu osób stał się pan pewnego rodzaju takiego medium właśnie, jeżeli chodzi o ten temat? Bo to, z czym ten temat był związany, to było związane głównie z bezsilnością. Są pewne grupy zawodowe, albo większość grup zawodowych poza jedną, jeżeli uczyni zło, to doczeka jej kara. Jedna grupa zawodowa nie. Pan tego dotknął. Wiele osób jest pokrzywdzonych i w tym momencie jeszcze więcej będzie się do pana zwracać. Niemalże codziennie. No tak, ale ja jestem jeden i tutaj jest apel do kolegów dziennikarzy, żeby media się tym zajmowały, żeby trzymały rękę na pulsie, żeby pytały, drążyły temat, no bo znaczy ja rozumiem mechanizm, który pan opisuje i no jestem świadom i doświadczam tego. Zdobył pan zaufanie tej grupki? Tak, prawda? Rozumiem. W związku z czym większa grupa chce panu też zaufać. Absolutnie tak, tylko nie, no wiem to, no i dlatego też mimo tego, że 3 miesiące temu byłem przekonany, że robię jeden film i się kończy ten temat dla mnie, to wiem, że to nie będzie, nie odbędzie się to w ten sposób. Natomiast też nie chcę składać daleko idących deklaracji, żeby nie rozbudzać jakichś nadziei. Wiele zależy od tego, znaczy prowadzimy jakieś tam rozmowy, mój brat prowadzi z zagranicznymi koncernami filmowymi, powiedzmy tak to nazwijmy. No i być może dojdzie do jakiejś współpracy, bo też żeby ogarnąć tę historię, to trzeba by było już, myślę, tak naprawdę zrobić jakiś serial dokumentalny. A to wymaga olbrzymich nakładów finansowych, zdecydowanie większych niż jeden pełnometrażowy film dokumentalny. Więc no tutaj zależy też od wielu rozmaitych rzeczy, które być może się wydarzą po drodze. Natomiast na pewno na jesieni będzie ta historia, o której nie mogę powiedzieć, ale która jest naprawdę wstrząsająca. A taki serial jest potrzebny w pana na przykład mniemaniu, żeby nie wiem, poruszyć jeszcze bardziej, żeby drążyć, żeby nie dać tematowi uschnąć. Dlatego, że dlaczego o to pytam? Ponieważ co jakiś czas pojawiają się publikacje i pojawiały się od tego, żeśmy rozpoczęli, tak? Ta trafiła na swój czas i bardzo dobrze, ponieważ ona otworzyła pewnego rodzaju ranę i super, że o tym rozmawiamy. Zresztą państwo są też dowodem na to, tutaj na tym spotkaniu, że temat jest szalenie ważny, tak? Czy ten serial, czy właśnie serial jest na tyle nam potrzebny, żeby nie pozwolić tej ranie się zagoić bardzo szybko, żeby poszło tylko parę słów przepraszam, bardzo przepraszamy, ale dalej robimy swoje. Znaczy, nie wystarczy to, co ja zrobię, czy ja zrobię film, czy zrobię serial. Ważne jest, powiedziałem o dziennikarzach, ważne jest to, aby ci, którzy deklarują się jako osoby wierzące, związane z Kościołem, które jednocześnie mówią, że ten film był potrzebny i że Kościół wymaga oczyszczenia, żeby te osoby też działały. Znaczy, bo ja mogę nakręcić 5 seriali i okej, to będzie szok, być może coraz mniejszy, no bo siłą rzeczy tak będzie, ale to samo to nie zmieni. Znaczy, musi się zmienić mentalność, musi się zmienić, muszą się zmienić przyzwyczajenia, choćby w tak banalnej sprawie jak to, aby wszyscy zrozumieli, że ksiądz nie jest Bogiem. Bo w tym filmie nawet pada takie, gdy w Topoli
obecny proboszcz dowiaduje się ode mnie, że jego poprzednik wykorzystywał seksualnie 7-letnie dziewczynki. Mówi, no Boże, co te dzieci teraz tutaj powiedzą? Przecież dla dzieci ksiądz jest jak Jezus i tak powinno być. Nie, no tak nie powinno być. No. Ksiądz nie jest Bogiem. Ksiądz jest pracownikiem. Przez moment w trakcie mszy pośredniczy w kontakcie, czy tam sprawując inne sakramenty, ale on nie jest Bogiem. Natomiast dla wielu osób, wiele osób tak traktuje księży, znaczy tylko dlatego, że noszą sutannę, przypisujemy im atrybuty moralności, intelektu, etyki, a wcale tak nie musi być. Ja nie mówię, że żaden z nich nie jest moralny i inteligentny, ale też wśród nich zdarzają się ludzie podliźli, zdarzają się tacy, którzy popełniają przestępstwa, no bo oni są tylko ludźmi. Więc zmiana takiej mentalności, tak, znaczy zrozumienie też tego, choć akurat nie ja to powinienem mówić, bo moje dzisiejsze relacje z Kościołem są dość luźne. Zrobiłem film o Kościele, ale raczej mówię, no są dość luźne. Choć byłem ministrantem, nigdy mi się nic złego nie przydarzyło. Ale wierni muszą zrozumieć, taka jest moja opinia, że Kościół należy do nich, a nie do księży czy hierarchów. I ta milcząca większość, która otworzyła oczy dzięki filmowi, a w niektórych przypadkach zaczyna mówić, musi przemówić w całej swojej masie i wtedy dokonają się rzeczywiste zmiany. Liczenie na to, że Sekielski jakimś filmem zmieni i doprowadzi do oczyszczenia, nie wiem, w Kościele, albo że papież Franciszek przyśle 4 jeźdźców apokalipsy tutaj i zrobi porządki. No to no, może, można na to liczyć, no ale tak naprawdę każdy z Państwa, kto deklaruje swoje związki z Kościołem, powinien wywierać presję, powinien walczyć o to, aby instytucja, z którą się utożsamiacie, dokonała rozliczeń i oczyszczeń. Zacząć choćby od tego, żeby wymusić dyskusję na temat filmu u mojego syna w klasie na lekcji religii. Młody człowiek, wchodzi ksiądz, no i tam jeden z kolegów trzyma smartfona i coś tam ogląda, no i ksiądz tam krzyczy, a ty co tam, wyłącz tam natychmiast to, co ty tam masz, a ten młodzieniec 15-letni mówi, ja nie mogę wyłączyć, proszę księdza, bo właśnie oglądam film o pedofilii Tomasza Sekielskiego. I rozpoczęła się wielka dyskusja. Bez takiego zachowania te dzieciaki by tej dyskusji się tam nie odbyła, bo ten ksiądz nie był skory do tego, żeby z nimi rozmawiać o tym problemie. I to, mówię, no, to małe rzeczy, ale bez tego wszystkiego to możemy się spotkać za rok i zastanawiać się, dlaczego mimo tak dużego wstrząsu, jaki wywołał film, nic się nie zmieniło. Nie zmieniło się, bo pozostaliśmy bierni. A tak długo, jak będziemy bierni i będziemy milczącą większością, no to trudno będzie o zmiany, bo ci, którym nie zależy na tym, aby otworzyć na przykład kościelne archiwa, a umówmy się, jest pewnie wielu takich biskupów. Bo ja widziałem teczkę pracy księdza, która jest w każdej kurii. Widziałem, dostałem do przejrzenia. Tam jest wszystko. Tam jest napisane, co wie biskup, co wiedział, kiedy wiedział, kto poinformował, gdzie przeniesiono, dlaczego. I pewnie wielu hierarchów ma nadzieję, że tych archiwów nikt nie otworzy. Ja mam nadzieję wręcz przeciwną i mam nadzieję, że powstanie wreszcie jakaś komisja, która tam wejdzie i poznamy skalę tego zjawiska. Ale te wszystkie rzeczy, te wszystkie zmiany muszą zacząć się jakby od naszego otoczenia. Musimy przestać być obojętni na krzywdę. Bo ja też, broń Boże, tutaj nie chcę Państwa oskarżać, ale myślę, że ten mój film to także jest pytanie, co my wszyscy zrobiliśmy, aby do tego nie doszło. Ilu z nas
widziało, że do księdza późną porą przychodzą młodzi chłopcy i nie reagowaliśmy. I nie twierdzę, że wszyscy coś wiedzieli i udawali, że nie wiedzą, ale na pewno są osoby, które gdzieś coś słyszały, ale wolały nie zareagować. I to też musi się zmienić, taka obojętność. Nie tylko chodzi mi o krzywdę dzieci, ale w ogóle w Polsce mamy plagę przemocy domowej. I taka znieczulica sprawia, że z tym problemem też państwo, czyli my wszyscy sobie nie radzimy. Ale nie chcę tutaj popadać w taki ton kaznodziejski. Chociaż mógłbym być właściwie tak. Broda jest. Może państwo przyszli posłuchać. Postura biskupia też taka. Nie wiem, bo to ja się tak zastanawiałem, widząc państwa wielu tutaj. I mam świadomość tego, że pan Tomasz jeździ teraz po Polsce, spotyka się z widzami, spotyka się z ludźmi, którzy chcą go zobaczyć, zadać mu pytanie, chcą go posłuchać w wielu miastach. Zastanawiałem się, co my tu robimy tak naprawdę? Czy to nie jest forma jakiejś terapii grupowej, jak pan myśli? Znaczy, ale pan mnie zachęca, no widzę. Ja za chwilę powiem, żebyście zamknęli oczy. Jak Kaszpirowski, znaczy starsi pamiętają Adin, dwa, tri i będziemy tutaj, przeprowadzimy terapię. Nie? Ale ja tylko żartowałem. Nie, proszę się nie bać, nie. W żadnym wypadku, ja w ogóle nie jestem przeszkolony co do tego. Ja prowadzę tylko indywidualne terapie i tylko z żoną moją. Więc nie, ja tutaj nie będę się podszywał pod jakiegoś znachora, czy tam cudotwórcę. A swoją drogą, nie wiem, czy państwo zauważyli, bo w tym filmie też jest, to jest detal, ale że tam w dwóch przypadkach ci księża jakby rozpoczynali to wykorzystywanie seksualne od tego, że mówili swoim ofiarom, że są bioenergoterapeutami. Tutaj było wahadełko jakieś, tam się rozbierz, sprawdzę, czy twój brzuch jest zdrowy, a drugi w ogóle na dotyk badał. Znaczy to też jest takie znamienne. A co pan czerpie właśnie z takich spotkań teraz z ludźmi? Przychodzi wielu, chcą z panem porozmawiać, czy to w jakiś sposób, nie wiem. Ale pan drażni teraz, bo tak, chcą porozmawiać, a pan zamiast oddać mikrofon, to co pan czerpie z tych rozmów? No tak, ja się najpierw dowiem, potem oddam, prawda, i państwo będą pytać, a pan będzie się tu wił, proszę pana. Znaczy ja w przeciwieństwie, ja się nie poczuwam do bycia tam publicystą, czy tam jakimś komentatorem, no ale w przeciwieństwie do tych publicystów, którzy państwo tam znają na pamięć, ja nie wiem, co Polacy myślą. Znaczy, bo nie wiem, czy państwo zauważyli, siada dwóch publicystów i mówią, bo Polacy zrobili tak, ponieważ Polacy myślą w tajny określony sposób. I oni wiedzą lepiej od państwa, co wy myślicie. Na przykład przed wyborami wszyscy mówili, że przez ten film PiS przegra. A po wyborach powiedzieli, że Koalicja Europejska przegrała przez ten film. I to ci sami. W ciągu tam 4 dni im się zmieniło. I później słuchałem z rozbawieniem, bo i oni tłumaczyli, bo Polacy uznali. Ja mówię, skąd ty wiesz, co Polacy uznali i co Polacy sobie pomyśleli? Każdy z nas jest inny. I robienie z nas takiej masy, którą po prostu na pstryknięcie można przesuwać z kąta w kąt. No dobra, dzisiaj pomyślicie to, cyk. A jutro będziecie myśleć tak. No to oczywiście jest bzdura. Ale już wracam do pytania. Dzięki takim spotkaniom mam poczucie, po pierwsze, kontaktu z rzeczywistością. Bo z każdym, kto podejdzie, zamienię przynajmniej kilka słów, porozmawiam, ale też słucham państwa komentarzy. Mam nadzieję, że za chwilę rzeczywiście ten mikrofon przejdzie w państwa ręce i możemy rozmawiać na każdy temat. I to są rzeczy bezcenne. Znaczy, ja lata temu wyprowadziłem się z Warszawy, mieszkam na wsi na Podlasiu i olbrzymia część mojej wiedzy
z którą na przykład wyprzedziłem niektórych analityków politycznych, brała się z rozmów z moimi kolegami spod sklepu GS i tego ich oglądu rzeczywistości, z którym ja oczywiście się nie zgadzam, ale w bardzo ciekawy sposób, namacalny, mogłem przekonać się, co akurat tych tam trzech, czterech czasami dżentelmenów myśli i mogłem sobie jakieś tam wnioski wyciągać. Więc dziennikarze generalnie, mówię teraz o tych mediach centralnych, mam wrażenie, że są równie oderwani od rzeczywistości jak politycy. Dlatego ja zawsze jeździłem, jeżdżę, bo chcę uniknąć na przykład zdziwienia. Jak gdzieś tam słyszałem taką dyskusję, no, że jest małe miasteczko, że jeden się chwali przed drugim, no bo on wyjechał z Warszawy, prawda? Więc to już w ogóle jest wyzwanie, wyjechał z Warszawy. No i w małej mieścinie, no siadł, tam była restauracja i był jedyną osobą, która siedziała i piła kawę, że tam nikogo nie było. No i że pani uświadomiła go, że no po prostu dla ludzi mieszkających w takiej małej miejscowości, gdzie nie ma pracy, wydanie 6 zł na kawę, to jest za dużo. I on się dzielił tym, tak jakby mówił, a wiesz, byłem na safari, zobaczyłem lwa, lew ma ogon i tak dalej. Znaczy, no to pokazuje pewne oderwanie od rzeczywistości. Więc wracając znowu do pytania, mam nadzieję, nie odpłynąłem za daleko. Lubię takie pytania, lubię, tak, pytania też lubię. Lubię takie spotkania właśnie po to, żeby trzymać się ziemi. A propos tego trzymania się ziemi, bo na chwilę odejdziemy od tego filmu, który powstał, bo chciałbym powędrować do filmu, który ma powstać, bo zapowiada pan na takich spotkaniach nie tylko, zapowiada pan, że powstaje film poświęcony skokom. I ta sprawa mnie dosyć intryguje, bo chciałbym się dowiedzieć po prostu, na jakim to wszystko jest etapie, kiedy to tak naprawdę zobaczymy, no i czy też spodziewa się pan jakiegoś rezonansu, dlatego że mamy świadomość, gdzieś tam z tyłu głowy nam siedli taka świadomość, że afera jest spora, nawet większa od tych, z którymi do tej pory mieliśmy do czynienia. Natomiast czy film właśnie otworzy puszkę Pandory? Albo puszkę z Pandorą. Nie no, myślę, że tak, że film wywoła dużą dyskusję. Mamy mnóstwo materiału, który weryfikujemy, no i nic więcej nie mogę powiedzieć. Zgodnie z planem premiera ma być na wiosnę przyszłego roku i myślę, że na razie przynajmniej nic nie wskazuje na to, żeby ten termin był zagrożony. No spodziewam się, że będzie się mówiło o tym filmie, owszem, tym bardziej, że tam się pojawią nazwiska i polityków, i ludzi służb specjalnych, i jakieś powiązania biznesowo-mafijne rozmaite. No i grube miliardy złotych, które poszły, bo zrobiono duży przekręt na skokach. Ostatnio siedziałem w restauracji i rozmawiałem z pewną osobą właśnie o skokach, o aferze skoków. I tak kątem oka widzę, że siedzi tutaj młody człowiek i rękoma jest w talerzu, ale uchem jest przy mnie tutaj i tam nasłuchuje. No i tak coraz wyraźniej się tak przechyla, żeby więcej usłyszeć. No i w pewnym momencie wstaje, mówi: panie Tomku, słyszę, że pan robi film o skokach. Ja mam pełne archiwum od Fortuny do Małysza i mogę panu udostępnić. Ja sobie pomyślałem, że to byłby niezły odlot, jakby się ten film zaczął takim Adamem Małyszem, który jedzie, nie, i skacze. Więc są też takie zabawne historie związane z pracą nad tym filmem. No ale jeżeli chodzi o pracę nad samym filmem, od momentu, kiedy pan ogłosił, że pan zajmuje się tematem, to czy właśnie to samo ogłoszenie panu pomogło? W tym sensie, że zgłaszają się do pana sami ludzie, którzy, nie wiem, przyszli bohaterowie, przynoszą dokumenty, informacje, pojawiają się kolejni, czy po prostu... Mogę krótko odpowiedzieć: tak. Tak. Tak, zgłaszają się, tak, przynoszą dokumenty, tak, mają wiele ciekawych informacji. Tak, nasi prawnicy będą mieli dużo, dużo pracy i analitycy, ponieważ wspieramy się też takimi profesjonalnymi
analitykami finansowymi, którzy badają przepływy i tym podobne rzeczy. No i prawnicy, którzy mają nas zabezpieczyć, ponieważ domyślamy się, że jak tylko film się ukaże, to zostaniemy zasypani pozwami i będziemy toczyć batalie sądowe. Ale jesteśmy przygotowani. Jestem też przygotowany na ewentualne odwiedziny jakichś panów z jakichś tam trzyliterowych służb. Przyjąłem taktykę. O, lecą. Przyjąłem taktykę następującą. Na takich spotkaniach jak dzisiaj informuję, że jeśli przez przypadek jest ktoś, kto tam nagrywa właśnie na potrzeby jakichś tam trzyliterowych służb, to informuję od razu te służby, że wszystko jest w wielokrotnych kopiach, więc wchodzenie, zabieranie dysków nie ma sensu, bo nie zabiorą wszystkich. A po drugie, mam też przygotowaną taktykę, gdyby ktoś tam wchodził i na przykład, nie wiem, z jakiegoś powodu ktoś by wymyślił, że będę zatrzymany, to oni wchodzą, a ja się kładę na podłogę. I niech mnie wynoszą. Niech mnie wynoszą. Moim zdaniem odbędzie się w ten sposób, nie, że ten tutaj wzywam posiłki. A co się stało? Facet ma broń. Nie, położył się na podłodze. I tyle. I odstąpią od czynności. No, bo kto mnie wyniesie? No, nie ma takiej opcji. Więc nie, no, jesteśmy przygotowani i prace idą dobrze. Cieszę się, że też właśnie po filmie o pedofilii część osób na przykład zgłasza się do nas i to z taką informacją, że zastanawiali się, czekali właśnie na ten film, żeby zobaczyć, na ile my to zrobimy uczciwie, bez tam cenzury czy autocenzury. I że ten film ich przekonał, że na przykład warto się właśnie zgłosić z dokumentami, z informacjami. Także zapowiada się bardzo, bardzo ciekawa wiosna przyszłego roku. Ja na przykład możemy się umówić na jakieś spotkanko znowu w czerwcu przyszłego roku i myślę, że będzie o czym rozmawiać. Ale wtedy przyjadę z grillem swoim tutaj już. A wie pani, jak ja świetnie grilluję? No po prostu. Ależ jestem mistrzem grilla. Ojen. Nie, ja się rozmarzyłem tylko. Wie pan, ja nie przerywam takich projekcji w momencie, kiedy przepływają. Nie, ale tak na marginesie jedzonka i tych takich przyjemnych rzeczy. Jakoś tak się zawsze składało, że jak pisałem kolejną swoją, znaczy jak pisałem Safe, moją trylogię pierwszą sensacyjną, to właściwie rozpoczynając każdą kolejną, byłem na jakiejś diecie. A największy odpał sobie zrobiłem w ogóle zaczynając Safe, czyli od Safe'u. Wtedy przyszedłem na jakieś trzytygodniowe picie soku. Sok wyciskany tam z czegoś, co rośnie na jakiejś tylko jednej wyspie na świecie, nie? I tam, nie no, stary, a głupi po prostu, nie? Dosyp tam tylko pieprzu kajen, wciśnij 5 cytryn, nie? I w ogóle schudniesz w 3 tygodnie i w ogóle ciebie nie będzie. Ja mówię, no dobra, no to jedziemy z tym, nie? I po prostu byłem na takim głodzie, że bez przerwy, zresztą jak się czyta Safe, to państwo zauważą, oni się naradzają bez przerwy przy jakimś żarciu, nie? Jest bez przerwy, jest spotkanie w knajpie, ja z pietyzmem opisuję te potrawy, ich zapachy i nawet moi znajomi mówią, że ja powinienem wydać książkę kucharską, że są tak, czytając te opisy, człowiek robi się głodny albo się najada w ogóle. Ja tak w ogóle właśnie pracowałem. I to wszystko przez 3 tomy. Tak, i żona. Bo żona mnie pilnuje, jak już wejdę, nie? To tam, żebym nie, broń Boże, nie schodził ze ścieżki. Jak widać, no gdzieś zawsze ucieknę w bok. Ale jest czujna moja żona, ponieważ na przykład jak o 2 w nocy, bo ja lubię pracować w nocy, pisać, jakoś mi lepiej idzie. Jest na przykład tam 2 w nocy i sobie myślę, no śpi już na pewno tam od 4 godzin. Wyskoczę do lodóweczki tylko na chwilkę. A tam może 1-2 kiełbaski, nie, coś tam ten sobie zrobię, tak na szybko, przecież jeszcze popracuję.
jest tylko otwarcie drzwi lodówki i słyszę głos. Słyszę, Tomek, słyszę. To jest po prostu nieprawdopodobne. Znaczy, to może być piąta nad ranem i tam jest za każdym razem. Słyszę. Tak, to tak mam. No. Tak się państwu pozwierzałem. Tak, skoro jesteśmy przy literaturze, proszę pana, no to z tego, co pamiętamy, Sejf 3 tomy ma. Susza ma 2. Miała być trzecia część w maju, no właśnie, zeszłego miała być roku. Trzecia. I co z tą trzecią częścią? Tym bardziej, że tak pan w wywiadach wszędzie się przyznaje, że pan pilnuje czasów, że deadline jest ważny, a tutaj trzeciej części nie ma. A nie, no to ja już tłumaczę, dlaczego nie ma trzeciej części Suszy. To wszystko przez fotel. Rozjechały się kółka. Straszny badziew teraz produkują, straszny. Wytrzymał rok ze mną ten fotel, ale już moja pupa się do niego przyzwyczaiła. Wiecie, jak to jest? Człowiek siada i wie, że pupa jest u siebie, nie? Znaczy, że to jest jej fotel, opiera się, jest wszystko tak, jak powinno być. I wtedy można pisać. No i te kółka się rozjechały. Chiński badziew po prostu. No i nie mogłem pisać. No nie miałem swojego fotela. No. Ale żona mi ostatnio tam sprawiła prezent, kupiła. Podejrzewam, że wzmacniany stalowo tam jest. Kółka chodzą jak należy. No więc teraz jeszcze muszę wysiedzieć ten fotel odpowiednio i zacznę pisać. Nie wiem kiedy, bo trochę nie mam czasu teraz, ale wiem, że jestem winny czytelnikom trzecią część Suszy. I no nie, no na pewno wrócę do pisania, bo lubię pisać i sprawia mi to też przyjemność, choć ja piszę w stylu wariata, czyli na ostatnią chwilę to po pierwsze. A po drugie, nie, znaczy na przykład dla mnie takim niedoścignionym wzorem z wielu powodów jest Marek Krajewski, znaczy dokładnie z dwóch. Po pierwsze, że żona robi mu, jak on jest w procesie twórczym, tak przynajmniej opowiadał, z jego żoną nie rozmawiałem, więc być może fantazjował, ale tylko że mówi tak, że on wstaje, żona mu robi taki full wypas śniadanko, nie? Taki wszystko tam jest pyszne, i jajko, i kiełbaska jakaś, no wszystko, wszystko. I to o 5 rano? Nie, nie, on tam wstaje o 8 czy tam o którejś, zjada to śniadanko, później siada do pisania, później jest obiadek podany, on znowu wraca do pisania, tam później jakiś podwieczorek, spacerek już i tak, że podobno tak pisze. Więc ja mu zazdroszczę tej systematyczności i tych śniadanka tego przede wszystkim. Ja natomiast piszę na zasadzie takiej, że na przykład leżę sobie na kanapie 2 tygodnie i czekam na moment, w którym kliknie w głowie. I ja wtedy siadam i odchodzę od biurka w momencie, kiedy jestem na przykład tak sztywny, że się już nie jestem w stanie wyprostować ręki, bo pisałem tyle godzin. I wiem, że to nie jest ani zdrowe, w sensie znaczy dla organizmu i jest bardziej pewnie męczące niż takie też psychicznie, niż takie regularne pisanie, ale ja po prostu nie potrafię. Znaczy, próbowałem właśnie tak już zupełnie serio przy tej trzeciej części Suszy przejść na taki, ja to nazywam krajewski style, nie? Znaczy, że właśnie wstaję rano, cyk, kawka, śniadanko sam zrobiłem sobie, cyk, siadam i piszę. No i nie cholery, nie? No w ogóle patrzę w monitor, miga tam, nie? Godzina, 2, 3. Napisałem zdanie, skasowałem, napisałem, skasowałem. Zrobiłem sobie obiad. I po obiedzie ten, no, i w ogóle mi nie szło. No. Znaczy ja tak nie potrafię po prostu. I ja muszę się zanurzyć w opowieści, w historii. Właściwie żyję przez moment w świecie równoległym. I wtedy dopiero to pisanie mi idzie. Więc. Znaczy takie impulsywne pisanie nie kończy się w ten sposób, że... To jest kompulsywne. Takie bardzo, wie pan, że pan tak pisze i nagle panu wszystko się wymyka. Chodzi mi o to, że akcja się wymyka, ma pan jakieś założenia, a nagle pod koniec pan patrzy, o kurczę, gdzie oni poszli. A nie, to jasne, no. Nie, ale o to chodzi w pisaniu. Znaczy Stephen King, mistrz prozy gatunkowej, mówi, że trzeba iść za swoimi bohaterami, trzeba ich słuchać. Jeśli na przykład mój bohater przekonuje mnie usilnie, że nie chce popełnić samobójstwa i żebym ja to zrozumiał, no to ja
czasami jestem skłonny pójść mu na rękę. Co oczywiście powoduje, że wszystko się zmienia. Bo bohater, którego nie miało być, wciąż jest. Co więcej, zaczyna jakoś dominować, no bo przekonał mnie. Że... Więc tak, tak. No, zdarza się tak, że... Znaczy właściwie zdarza. No, każda moja książka, jeśli chodzi o taki skrypt, który sobie robię na początku, to tak od połowy to już jest zupełnie inna opowieść. No ale ja za tym idę zgodnie z zaleceniami mistrza. Więc słucham swoich bohaterów, rozmawiam z nimi. Dzisiaj mam program komputerowy tam do takiego robienia schematów rozmaitych. Ale w ogóle pierwsze swoje książki pisałem w ten sposób, że oklejałem ściany gabinetu wielkimi kartkami i rozrysowywałem sobie tam wszystko, łącząc linie tam jakieś i trochę to wyglądało jak w pięknym umyśle. Ten genialny matematyk, który był schizofrenikiem. I jak moja żona weszła do gabinetu i zobaczyła moje rysunki na ścianach, nie, tam zapytała się, czy wszystko w porządku, a ja odpowiedziałem tak, mówię, tylko pamiętaj, że Harvey będzie na obiedzie. A Harvey to był wymyślony przyjaciel tego właśnie matematyka. Żona zrozumiała żart, na szczęście. Ale tak patrzyła przez parę dni tak podejrzliwie na mnie, czy na pewno wszystko w porządku. Ale już się przyzwyczaiła, że ten mój tryb pracy wygląda nieco szaleńczo i no tak, tak jest i tak musi być. I ja się pewnie nie zmienię, no, bo no nie wiem, no chyba żeby te śniadania były takie, no, nie wiem. A jeżeli chodzi o suszę, to już wiemy, że jest jakakolwiek szansa na to, że ona... Trzeci tom trafi w ręce czytelników. No ale są złośliwi, którzy twierdzą, że to jest równie prawdopodobne jak to, że dzisiaj właśnie spadnie na Opole meteoryt, nie? Ale... Nie. I teraz jakby spadł. Nostradamus. Ale wiemy, pisarze bardzo często tak mają, tak się w związku z tym pana zapytam, jako pisarza, że kiedy już jeden projekt w nich dojrzał i oni już praktycznie ten projekt wypuścili z rąk, w tym sensie, że trzecia część już jest pomysł, wszystko i tak dalej, to już są z głową w kolejnym, tak? No. Czy możemy powiedzieć, że Tomasz Sekielski już coś kombinuje? Chodzi mi o to, że dobra, trzy tomy suszy za sobą, tego pokoiku pisarskiego nie zamykamy, bo skoro mamy fotel i jest wysiedziany, to się do czegoś przyda. Jest tak? Tak, jest. No mam kilka pomysłów, tylko ja w ogóle się boję, że mam za mało czasu na zrealizowanie wszystkiego, bo nie chcę zaprzestać robienia filmów. Chciałbym też wydać coś z literatury faktu, ale też bym chciał pisać dalej powieści sensacyjne. Więc nie wiem, potrzebuję jakiegoś może menadżera, który będzie zarządzał mi czasem, ale no nie wiem, czy to się uda. Nie, no jest kilka pomysłów. Mam kilka takich pomysłów na powieści, które pokażą mnie trochę z innej strony. Nie, żebym romanse chciał pisać, ale jednak te moje książki są dość brutalne. I niezły numer był, bo ja tam się zwierzałem, ani jak właśnie w zeszłym roku, jak tam nie dawałem rady pisać tej trzeciej części. No i ale pisałem, tam troszkę jest już napisane tej trzeciej części suszy. No ale tak mnie naszło któregoś tam popołudnia i mówię do mojej żony, wiesz, Aniu, ja tak piszę, no, ale coś mi się wydaje, że znaczy, chciałbym napisać coś łagodniejszego, jakąś powieść może obyczajową, żeby ludzie nie kojarzyli mnie tylko właśnie z trupami, z piskami, no i wszystkim, co złe. Moja żona tak troskliwie, tak, tam pogłaskała mi po głowie, to tak, dokończ tą trzecią część, a później napiszesz coś tam tak delikatnego, oczywiście pokażesz, że masz serduszko takie, że jesteś wrażliwy, jasne. No i tak mija tydzień od tej rozmowy, się w ogóle trochę mnie to podbudowało, że żona mnie tutaj wspiera, prawda, że już za chwilę być może państwo poznają mnie i nie będą mnie kojarzyć tylko jako jakiegoś ekranowego killera. No i przychodzi żona, mówi, słuchaj, zrób sobie przerwę od pisania tej trzeciej części, bo widzę, że ci nie idzie.
Tutaj tam z wydawnictwa Skarpa przysłali, chcą, żebyś napisał opowiadanie do antologii kryminału, która to antologia zostanie wydana, a dochód z jej sprzedaży, część dochodu zostanie przeznaczona na fundację pomagającą ofiarom przemocy domowej. Ja mówię, już to źle brzmiało, to już źle brzmiało, znaczy na wejściu. Przypominam, to jest tydzień po tym, jak ja się żalę żonie, że chcę pisać jakieś miłe, łagodne rzeczy. I mówi, no jest tam prośba, żebyś napisał taki ostre opowiadanie o przemocy domowej. Ja mówię, no ale Aniu, no rozmawialiśmy, no to jest nasz szczytny cel. Już później cię nie będę prosiła, napisz ostre opowiadanie, ale bardzo ostre. Chcą bardzo ostre? Mówię, tak, chcą, żebyś tak, wiesz, no pojechał tak, jak ty potrafisz. Dobrze. Siadłem, rzeczywiście włożyłem dużo, dużo takiej empatii. To jest opowiadanie, w którym opisuję z perspektywy kobiety, jak wygląda przemoc domowa, jak znęca się nad nią wpływowy mąż. Wiele mi kosztowało, mówię zupełnie serio, emocjonalnie napisanie tego opowiadania. Ania przeczytała, mówi, świetne, świetne. Właśnie taki hardcore, mówi moja żona, nie? Bardzo, będą zadowoleni. Wysłała tam do wydawnictwa, mówi, że tak, no są zadowoleni, przeszczęśliwi. Dobrze. No to wychodzi ten zbiór, ta antologia. Przeglądam, nie? I tam są oczywiście różni autorzy, ale tam wszystkie opowiadania są takie raczej delikatne, nie? Takie no, wyważone. No i jest na koniec Sekielski ze swoim hardkorem, nie? Ja mówię, Ania, mówiłaś, że wszystkie opowiadania będą takie ostre. Ja? Nie, mi chodziło o to, żebyś ty napisał. Oni prosili ciebie o takie. Ja mówię, wspaniale. I spotykamy, a to wszystko się dzieje, pamiętajcie, dzieje się po tych moich żalach, nie? I spotykamy ludzi z produkujących audiobooki, producentka ze Storytela. Mówi, o Tomek, dobrze, że cię widzę, opowiem ci, nie uwierzysz. Aktor, który wczytywał twoje opowiadanie, przyszedł później do producenta z pytaniem, znaczy najpierw razem z panią dźwiękowiec przyszli, najpierw, żeby powiedzieć, że w ogóle opowiadanie zryło im beret, że w ogóle są rozwaleni tym opowiadaniem, a drugie z pytaniem, czy u Sekielskich w domu jest wszystko w porządku. I po prostu, ja mówię, dziękuję ci, Aniu, mówię, super, mówię, naprawdę odmieniłem, znaczy można powiedzieć, że rzeczywiście odszedłem od wizerunku tego, który jakoś tam podpał, jeśli chodzi o mnie jako pisarza, no i się udało. I teraz to już muszę, nie wiem, bajkę napisać, nie? Tylko przyjdzie moja żona i powie, ale żeby to była hardkorowa bajka. Ale tak to już jest. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z autorką kryminałów, która jest archeologiem, tak na marginesie, więc nie trudno było się domyślić tego, chociażby czytając jej książki, bo tam kiedy sięgamy po kolejną i kolejną, to każdej kolejnej głównym bohaterem jest archeolog, jak się Państwo domyślają. I generalnie na każdych wykopaliskach gdzieś tam trup się pojawia i z tym trupem trzeba sobie poradzić. Jak to jest w przypadku pisarstwa Tomasza Sekielskiego? Na ile doświadczenia, rzeczy, o których wie, a nie może powiedzieć, informacje nie do końca sprawdzone, rzeczy, które po prostu nie mogą stać się tematem reportażu, plotki, ploteczki, rzeczy, których ktoś się może obawiać, trafiają do pana książek? Nie no, mnóstwo takich rzeczy trafia, oczywiście ja czerpię z doświadczenia reporterskiego, opisuję miejsca, to też jest rada Stephena Kinga. Zresztą jak ktoś z Państwa myśli o tym, żeby zacząć pisać, to polecam książkę Stephena Kinga Jak pisać? Pamiętnik rzemieślnika. Znakomita, właściwie broszurka bardziej niż książka, bez akademickiego zacięcia, w sposób bardzo przystępny, wiele przydatnych rad. I napisana lekko i tak jak to King potrafi. Więc tam jedną z rad jest też to, żeby opisywać miejsca, w których się było, które się poczuło, dotknęło, powąchało, bo wtedy te opisy są bardziej wiarygodne. Więc no ja oczywiście czerpię pełnymi garściami ze swoich doświadczeń reporterskich. Zresztą no, trudno tego nie robić. No,
myślę, że każdy pisarz jednak jakieś tam swoje, część swoich doświadczeń przenosi na książki, na postaci. Bohaterowie są zazwyczaj jakimś tam konglomeratem różnych osób, które znamy. A zdarza się, że ktoś na przykład się rozpozna? Tak. Znaczy, jest to przykład, miłe rozpoznanie? Nie było miłe, bo na przykład Marcin Meller poszedł, bo w Sejfie ja tam ostro jadę po tak zwanych ekspertach, którzy tam właściwie mieszkają w telewizji, nie? Znaczy, państwo idą zrobić sobie tam kawę czy herbatę, zmieniają kanał, a oni byli przed chwilą tam, a już są tutaj, nie? Znaczy, w ogóle nie wychodzą ze studia telewizyjnego. I w ogóle pewnie śpią w garniturze, bo żeby tylko cyk, telefon, tak, jestem gotowy, nieważne w jakim temacie, jestem gotowy, ja jadę. Więc no trochę tam zakpiłem sobie z tego typu ekspertów, którzy nie wiedzą jeszcze do końca, co się stało, ale wiedzą, jak to skomentować. No i Marcin Meller właśnie poszedł spotkać się z człowiekiem, który czasami jako ekspert występuje. I mówi do niego, słuchaj, czytałeś, Sekielski napisał taki thriller, tam szpiegowsko-polityczny. Mówi Meller, bo relacjonował mi to później, i mówi, wiesz, bardzo fajna książka napisał. Na co ten nasz znajomy, wspólny zresztą, mówi, tak, czytałem, nieźle mi przypierdolił. Ja tak zdałem sobie wtedy sprawę z tego, że zupełnie nieświadomie sportretowałem, znaczy cechy fizyczne tego naszego znajomego, ale się, znaczy rozmawiamy, tam się już tam strzelił focha małego, ale już jest okej. Więc zdarza mi się czasami nieświadomie, a czasami całkiem świadomie. Ja na przykład do swoich książek wrzucam, jak w Sejfie jest tam dyrektor Radia z Torunia, tam odprawiam mszę żałobną, to ja wziąłem jego prawdziwe teksty, wrzuciłem do tego kazania tam. Jak są jacyś politycy, wystąpienia sejmowe, to ja sobie też biorę różne ich wystąpienia i wrzucam. Taki mój mały żarcik. Znakomicie pasują. Znaczy, to jest niesamowite swoją drogą, jak te, bez względu na jaki temat to wystąpienie jest, pasuje niemal do każdej okazji. Tam trzeba troszkę może zmienić, ale można kopiować Bach i zresztą, no przecież były już takie wpadki, nie, że tam Belka chyba, czytając swoje expose, okazało się, że ten, kto mu pisał, skopiował czyjeś expose wcześniejsze w ogóle, więc... Chyba w przypadku Belki było, jeśli dobrze pamiętam. No w każdym razie to jest trochę przerażające, powiem panu. Tak, ale życie, co jest przerażające? Życie wśród tylu bohaterów literackich, wie pan. Po prostu włączam telewizor, a tam sami bohaterowie. No trochę tak, no. Trochę tak. Największy ubaw mam wtedy, no bo to, że jakieś tam plotki opisuję, czy tam jakieś takie kuluarowe informacje, które nie są przydatne w mojej pracy dziennikarskiej, to jedno. Ale ja czasami na przykład wymyślam jakąś sytuację, naprawdę, absolutnie nie wiem o czymś i na przykład opisuję jakieś spotkanie w gabinecie jakiegoś ważnego polityka i później dostaję pytanie, kto mi powiedział o tym, że coś takiego się zdarzyło. Ja mówię, że nie mogę powiedzieć, że muszę chronić źródło informacji, a tu się okazuje, że w ogóle wymyśliłem to sobie, nie? To dopiero można popaść w obłęd, nie? Mi jak się zlewa wszystko. Kurde, a może jestem w ogóle kreatorem, nie? Wszystkiego. Z tych słów wnoszę, że na trzeciej części suszy się nie zakończy pana przygoda literacka. No nie. Aha, bo tu było pytanie o to w ogóle, nie? Tak. Okej. To nie skończy się. No to... Cieszymy się z tego powodu bardzo. Szanowni państwo, był taki moment w trakcie rozmowy z panem Tomaszem Sekielskim, kiedy pan Tomasz nie mógł się doczekać, kiedy ten mikrofon, który ja przez chwilę uzurpuję tutaj, przez moment, trafi w państwa ręce. I myślę, że to jest dobry moment, bo tak populacyjnie licząc, tak dokonując tak zwanego jakiegoś tam rachunku, nie tylko sumienia, ale przede wszystkim rachunku gdzieś tam związanego z prawdopodobieństwem, podejrzewam, że przynajmniej kilka pytań państwo mają do naszego gościa. Bardzo proszę. Panie redaktorze, Witold Mazur jestem. Ja nie oglądałem pana dokumentu, ponieważ zrozumiałem, że on jest dla mnie ważny.
kwestia jest ważna, ale on nie jest ważny. A co jest ważne? Ja teraz mam problem, od czego mam zacząć? Od pizzy czy od pedofilii? No jest problem, za dużo tematów. Zacznę od pizzy. Pan redaktor stwierdził, że pan jest właściwie sam na polu walki i żadni dziennikarze pana nie wspierają. Nie, nie. Ja powiem, dobrze, może ja źle zrozumiałem. Czy pan zna może Monika Peterson? Czy może pan zna Max Pierce? A może Nancy Schaeffer, senator amerykańska? Dlaczego o tym mówię? Pan zadał pytanie, co my możemy zrobić, co ja mogę zrobić, jakie ma odpowiedzialność o pedofilię? Człowiek może tylko zrobić to, że przekazać informację, więc ja ją przekazuję. Jest, czy pan słyszał, Comet Ping Pong? James Elefantis, właściciel klubu. A co ma wspólnego z pedofilią? Wiele. To jest afera Pizzagate. Największa na świecie, 300 tysięcy ofiar. Pan zrobił dokument i on jest ważny, ale ma pan wyświetlenia, ma pan dojście do każdego salonu. Przypuszczam, dostanie pan nagrodę państwową, należy się na to, bo to jest ciężka praca. Max Pierce zginął, Monika Peterson zginęła, Nancy Schaeffer zginęła. Dlaczego? Ponieważ dziennikarstwo śledcze w sprawie pedofilii. Dlaczego? Ponieważ ten dokument pana, on jest nieporównywalny z tamtym. Tam 300 tysięcy osób. I ja szukam, dlaczego są takie przyczyny. Kto majstruje w procesie redukcji populacji? Jedną z takich agent, mogę się mylić, możecie państwo się z mną nie zgodzić, jest pedofilia. Jest to proces sterowany. On ma na celu zrugowanie opinii publicznej, zróżnicowanie i wyrzucenie jej po prostu w taki gułag, intelektualny gułag. Czy pan słyszał również o pedofilskiej szkole Odenwanszule Heppenheim? Do Polski przyjeżdża Daniel Combendi. I gdzie są dziennikarze? Dlaczego pana się o tym nie pyta? Daniela Combendi. To jest pedofil. On określił. On napisał Wielki Bazar. Przyjeżdża na spotkanie Gazety Wyborczej i wraca z Polski w splendorze. I to mi się już nie podoba. A ponieważ nie ma równowagi, czy pan słyszał o tym? Dziękuję bardzo. Ja słyszałem oczywiście o przypadkach, o których pan mówi, no ale... znaczy, co mam panu... Znaczy, trudno jest mi się ustosunkować do tego, no bo uważam, że trzeba oczywiście nagłaśniać każdy przypadek, gdzie dochodzi do przestępstw, do wykorzystywania seksualnego dzieci i różnicowanie tego, czy też na przykład, bo ja nie wiem do końca, czy pan zmierzał w kierunku, że, bo jak rozumiem, z jednej strony pan mówi, że dobrze, że powstał mój film, tak? Ale mówi pan, że na świecie są okej, okay, no, ja rozumiem, no tylko... Nie, ja rozumiem, no wie pan, ja uznałem, że w sytuacji, w której jestem, w sytuacji, gdzie mieszkam, temat, którym się zajmę, jest ważny i jest istotny, no i dlatego to zrobiłem, no i tyle mam do powiedzenia. Dzień dobry, panie Tomku, Andrzej Kalinowski. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, które już jakby trochę tutaj kolegę zahaczył. Czy pan miał w trakcie realizacji tego ostatniego filmu, albo w trakcie realizacji filmu układania tego wszystkiego o skokach, już po zapowiedzi o tym, że będzie taki film. Czy pan miał jakieś, lub też jakichś innych wcześniejszych, jakby chociażby o filmu o generale, o procesie wokół generała, morderstwa generała Papały. Czy zdarzały się panu jakieś groźby z jakichś nie do końca określonych stron, jakie one miały, jeżeli były, to jakie one miały charakter, jak to wygląda w Polsce, bo na przykład ja orientuję się, jak to wygląda we Włoszech, na przykład, to znamy wszyscy. No to... Ale czy w Polsce są podobne procesy? Nie miałem niczego, co mógłbym potraktować jako rzeczywiście poważną groźbę, czy to dotyczącą mojego życia, czy nie wiem, na przykład groźba dotycząca moich bliskich, albo dotycząca, nie wiem, pracy. Nie miałem niczego takiego, co bym musiał potraktować poważnie. Zdarza się oczywiście, że przychodzą jakieś maile, ale to jest na takiej zasadzie, że dzisiaj internet daje ludziom poczucie anonimowości i niektórzy uważają, że mogą napisać wszystko i wszystko wysłać. I takie rzeczy się zdarzają. Natomiast
na szczęście nie miałem żadnej sytuacji, która na przykład by kazała mi się zastanowić, czy dalej się tym zajmować i czy ryzyko nie jest zbyt duże. Na szczęście nic takiego nie miało miejsca. I można powiedzieć, że zło jako takie jest w Polsce dość słabo zorganizowane. Chciałbym, żeby miał pan rację, tak, że rzeczywiście jest słabo zorganizowana, a nie, że czeka, więc no zobaczymy, no. Ja mówię zupełnie serio, możemy się umówić na spotkanie za rok i będziemy wiedzieli, czy coś się wydarzy, czy też nie. Oby się nie zdarzyło, tak, no oczywiście. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Mariusz Danilewski. Dzień dobry. Chciałem zapytać pana o taką rzecz, bo pan powiedział, że jako administrator kanału na YouTube ma pan wgląd na topografię odsłon pańskiego filmu. Czy pan może coś nam powiedzieć więcej o tej topografii i czy ona się nie pokrywa przypadkiem z wynikami ostatnich wyborów? A jeszcze drugie pytanie, właściwie takie... A jednak. Taka prośba do pana, żeby ten film o skokach zdążył pan opublikować przed wyborami prezydenckimi. Dziękuję. Ale no widzę, że pan koniecznie chce mnie tam sprowadzić. Znaczy nie sprawdzałem pod kątem, znaczy oglądalności pod kątem mapy powyborczej. Ale to ciekawe pytanie. Może zerknę tak z ciekawości sam dla siebie. Pewnie bardziej jest to związane z tym, gdzie jest dostępny dobry internet, a nie z tym, gdzie jak to głosuje, tak sobie myślę. Ale to jest ciekawe pytanie i to sprawdzę. Natomiast ja nie robię tych filmów ze względów politycznych. I oczywiście one będą wkładane w kontekst polityczny rozmaity. No ale to nie zależy ode mnie. Ja powtórzę to, co opowiadałem. Znaczy, najpierw okrzyknięto, że film o pedofilii w kościele wywali PiS, tak, i że to w ogóle Koalicja Europejska wygra, po czym ci sami, którzy tak zapowiadali, ogłosili, że Koalicja Europejska przegrała przez ten film. Więc no, ja tylko uprzedzam, jak państwo tam znają jakichś polityków. Na jesieni ma być kontynuacja tematu o pedofilii, a na wiosnę film o skokach. Przekażcie tam swoim znajomym, jeśli takowych macie w partiach politycznych, żeby wiedzieli, że są takie premiery przewidziane. No i tyle. Natomiast zobaczymy, no, co się wydarzy po filmie o skokach. Mogę tylko państwu powiedzieć, że oczywiście większość pewnie z państwa przypuszcza, że w tym filmie, jeśli chodzi o uwikłanie polityków, to będą bardzo konkretni politycy z jednej opcji. Więc muszę państwa rozczarować. Tam, że tak powiem, wyciąganie pieniędzy, ręki po pieniądze było właściwie z każdej strony sceny politycznej. Więc to nie jest tak. Znaczy, to jest tak, jak zakładano z góry, że ja robię jakiś antykościelny film, po czym się okazało, że to nie jest film antykościelny i antyreligijny. I tak samo tutaj, ci, którzy myślą, że to jest film, który ma uderzyć na przykład w jakąś jedną konkretną opcję polityczną, no to muszę państwa rozczarować, to będzie film o aferze skoków i pokazanie, jak powstał system, z którego czerpali rozmaici politycy z rozmaitych partii politycznych. Więc nie wiem, jaki może mieć wpływ na wybory. Nie? Może nikt nie pójdzie do wyborów. A może jakaś pani ma pytanie, bo tutaj... O, jest tutaj pani, najpierw pani. Przepraszam pana w niebieskim, tak? Pan, bo ja jestem daltonistą, to jest niebieski. Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Janucz i chciałabym zadać pytanie odnośnie kościoła. No wiadomo, nie od dziś, że władza to pieniądze i Kościół w Polsce ma tą władzę oraz ma ogromny majątek. Pan swoim filmem wywołał dyskusję wśród ludzi na temat pedofilii i ukrywania tej pedofilii, co jest przyczyną właśnie władzy oraz pieniędzy, które Kościół posiada. I czy pan planuje produkcję takiego filmu, dokumentu odnośnie majątku Kościoła?
No niewątpliwie to byłby bardzo ciekawy temat, łącznie z tymi wszystkimi aferami dotyczącymi gruntów, które Kościół odzyskiwał i sprzedawał różnym cwaniakom natychmiast. Natomiast wie pani co, ja też bym nie chciał się stać specjalistą od tematów okołokościelnych, bo naprawdę jest wiele ważnych spraw i ja się zgadzam, te finansowanie, które nie jest rozliczane, nie jest przejrzyste, to jest oczywiście coś, co wymagałoby uregulowania. Natomiast ja nie chcę tutaj składać żadnych deklaracji, bo też nie chcę zostać właśnie kojarzony tylko i wyłącznie z filmami, reportażami na temat problemów Kościoła, tak to nazwę. Więc nie wiem, czy tym się zajmę. Dzień dobry, nazywam się Ewa. Chciałam zapytać, czy zna pan temat afery odległej od nas, z Bostonu, z biskupem o nazwisku Love? Zna pan? Uważam, że ten temat byłoby dobrze przedstawić, a pan to świetnie potrafi, żeby naszej władzy uświadomić, jak szybko i skutecznie można uczynić zadość ofiarom pedofilii. Wie pan, jak się skończyła afera? Tak, setki milionów. A wie pan, kto wypłacił i dlaczego? Wypłacały parafie. Nie. Oczywiście. To znaczy, wypłacił Watykan. No tak, ale dlaczego? Bo władze miasta zagroziły, że zamkną wszystkie kościoły i przejmą. Przejmą majątek, tak. Przejmą majątek. I bardzo szybko ta afera, to było kilkanaście lat temu, gdzieś, ja wiem, 15, 17. Ja wiem, ale wie pani co, tutaj na przykład a propos odszkodowań dla osób skrzywdzonych, no tu jest duża rola mediów, znaczy, bo to media powinny stawiać pytanie, tym bardziej, że któryś z przedstawicieli Episkopatu powiedział, że będzie powstawał jakiś fundusz solidarnościowy, czy jakoś tak to się nazywa. Ale media powinny dopytywać, no to jest rola też dziennikarzy. No ja nie będę robił kolejnego filmu, na przykład, bo to ma pani rację, no to jest bardzo interesujące, ciekawe. Tylko tym już powinni się zająć dziennikarze, którzy, bo jasne, dużo artykułów się pojawiło, dużo pytań, ale moim zdaniem nie można odpuszczać po prostu tego tematu i trzeba, aby dziennikarze pilnowali tego, co się teraz dzieje, czy cokolwiek się dzieje, czy tylko są deklaracje. No i skąd można brać pieniądze na ofiar? No ja rozumiem. Byłem właśnie, przyjechałem do państwa z Wrocławia, gdzie w środku miasta jest właściwie miasto biskupie. No tak, ciekawe swoją drogą, jakby zareagowała kuria, gdyby ktoś powiedział, no to my przejmujemy tą wyspę i... No tam też tylko ludzie. Tak. A jednak potrafili skutecznie, dziękuję. No ale też im zajęło to parę ładnych lat. No ujawnienie afery? Ujawnienie i do finału niecałe 2 lata. Ale nie, no dobrze, no ale przez lata ukrywano to, przez jak wiele lat tuszowano i ukrywano. Ale jak wyszło na jaw, nie upłynęło niecałe 2 lata. No to mówię, no może u nas też tak będzie, no. Liczymy na to oczywiście. Ja bardzo bym prosił, jeżeli pan chce, naprzeciwko tego głośnika nie możemy trzymać mikrofonu, więc będzie sprzężenie, gdybym mógł pana prosić tutaj. Dzień dobry, panie Tomku. Dzień dobry. Ja nazywam się Łukasz, to chyba tak jak pana syn, prawda? Jak się pan nazywa? Łukasz. No tak, mój syn ma na imię Łukasz, oczywiście. Tak. Nie, tylko myślałem, że pan się nazywa Łukasz Sekielski. Nie. Ja mam takie pytanie, ponieważ ja nie tylko obejrzałem pana film, pana i pana brata, ja także na niego czekałem. I oczekując na ten film, czytałem komentarze i na jednym z tych komentarzy się zatrzymałem, ponieważ tam jakiś chłopak napisał, że dziękuję panu za ten film, dlatego że i po 3 kropka nastąpiło zdanie, że ten film jest o tym chłopaku, tak? Że to jest jego historia też. I chciałem się zapytać o pana motywację. O to, dlaczego pan to robi i ile w tym jest ciekawości takiej czysto ludzkiej, a ile empatii w stosunku do ofiar? Myślę, że przede wszystkim jest to drugie. Znaczy, mnie wychowywano tak, że uczono mnie od najmłodszych lat, żeby stawać zawsze po stronie słabszych. Pomagało mi też w
w takiej postawie to, że mam młodszego brata, który dzisiaj jest producentem filmowym, ale 4 lata młodszy, więc musiałem się też, że tak powiem, były momenty, kiedy musiałem się nim opiekować. Ale nie, no to ja uważam, że w ogóle powinnością dokumentalisty, reportera jest stawanie po stronie słabszych, którzy stoją naprzeciwko jakiejś machiny czy instytucji o wiele silniejszej od nich. I bez względu na to, zresztą jeśli ktoś by prześledził to, co robiłem, moją karierę zawodową, to bez względu na to, kto rządził, zawsze grzebałem, że tak powiem, w brudach aktualnej władzy. Przez co no, mam, że tak powiem, przerąbane u wszystkich byłych prezydentów i byłych premierów. Uważam to za swój sukces. Znaczy, martwiłbym się raczej, gdybym był z nimi zaprzyjaźniony, bo by znaczyło, że coś zrobiłem nie tak jako reporter. Bogusław Lajki. Dzień dobry. Czy może pan zdradzić, jak udało się panu zorganizować środki na realizację filmu? Film na pewno był filmem niskobudżetowym, ale na pewno zamknął się jakąś określoną kwotą i iluzerową, prawda? No i ile dni zdjęciowych trwała realizacja tego filmu? Wszystko jest opisane i pokazane na platformie, która się nazywa Patronite, patronite.pl. Tam jest profil zbiórki, bo właśnie przez tę stronę zbieraliśmy pieniądze. Zebraliśmy w sumie ponad 450 tysięcy na produkcję. Było około 60 dni zdjęciowych. Tylko dni zdjęciowe to są także te dni, że tak, jak to się mówi, z pustym przebiegiem, na przykład jadąc gdzieś i licząc na to, że z kimś przeprowadzimy rozmowę albo dojdzie do jakiegoś spotkania, po czym okazywało się, że nie doszło do spotkania, nie doszło do rozmowy, a i tak to się liczy jako dzień zdjęciowy, bo trzeba ekipę opłacić, przejazd, hotel i tak dalej, i tak dalej. Więc w przypadku filmu dokumentalnego niestety no to się zdarza, że takich realnych dni zdjęciowych jest mniej niż tych, które i tak trzeba rozliczyć. Więc no tak to wygląda. Patroni, ci, którzy wpłacili, otrzymali od nas informacje z rozliczeniem budżetu. I z tego, co wiem, rozmawiałem wczoraj z bratem, bo on chyba udostępnił przedwczoraj naszym patronom. Chyba tam, znaczy nie ma nikogo, kto by miał jakieś wątpliwości co do tego, jak wydaliśmy te pieniądze. Jeżeli państwo mają jeszcze jakieś pytania, proszę bardzo. Dzień dobry, Justyna Wierzgoń-Kalna. Ja mam takie pytania, właściwie dwa. Jedno to zainteresowała mnie nie tylko opowieść pańska o tych ofiarach różnych prześladowań, można powiedzieć, ze strony no, osób postawionych, że tak powiem, no, nawet na najwyższych jakby tutaj tych piętrach tej machiny kościelnej. Ale widziałam również film o francuskich zakonnicach i jak gdyby te filmy się bardzo uzupełniają i w jakiś sposób obnażają po prostu mechanizmy, które tak naprawdę prowadzą do tego, że ofiary do dziś tak naprawdę czują się czasami winne. Pytanie brzmi, czy w jakiś sposób pan, że tak powiem, miał wcześniej kontakt z tym filmem, czy gdzieś tam ta wiedza o tych, że tak powiem, nadużyciach, które się toczyły jakby w wielu miejscach w tym samym czasie, można powiedzieć. Czy to było w pana świadomości, kiedy pan również przedstawiał
sytuację tych ofiar, powiedzmy, w Polsce. A czy od momentu, gdy jakby upubliczniłem informację, że pracuję nad tym filmem, dostawałem także zgłoszenia dotyczące po pierwsze przemocy fizycznej i no, takich bardzo okrutnych, rozmaitych praktyk, do których dochodziło, a mam nadzieję, że już nie dochodzi, ale dochodziło w ośrodkach wychowawczych, przykościelnych rozmaitych, czy tam przy zakonach w Polsce. To jest bardzo trudny temat, ja tam próbuję to dokumentować, ale ze względu na to, że to są ośrodki zamknięte, bardzo trudno jest pewne rzeczy potwierdzić. No ale mamy przykład głośny, pamiętają Państwo siostry Bernadety, więc no, to jest jeden aspekt. I drugi aspekt rzeczywiście to jest wykorzystywanie seksualne zakonnic, gwałty na zakonnicach i to, jak są traktowane przynajmniej niektóre. I to jest też temat, który gdzieś tam zawisł, ale nie wiem, czy będę się nim zajmował. Natomiast pracując nad tematem dotyczącym wykorzystywania seksualnego dzieci, zdawałem sobie sprawę że problem w ogóle jest dużo szerszy. Jeszcze drugie mam pytanie, ponieważ jestem takim zwykłym, powiedzmy, odbiorcą, nie wszystko, że tak powiem, nie wszystkie mechanizmy, czy to prasowe, są mi do końca znane. Chciałam się dowiedzieć, jaki jest stosunek Pana do tych informacji, które się pojawiły w kontekście osoby, która założyła fundację Nie Lękajcie Się, bo były takie sugestie, że ten człowiek w jakiś sposób był powiązany wcześniej finansowo z osobą, która później przedstawił jako swego oprawcę, tak? No i nie wiem, znaczy zastanawiam się, co o tym myśleć po prostu. Znaczy ta sprawa dotycząca Marka Lisińskiego rzeczywiście dla wielu osób, które były zaangażowane w działalność fundacji, czy też dla samych skrzywdzonych, okazała się szokująca. No ja mam do powiedzenia tylko tyle, że to, że Marek zachował się niewłaściwie co najmniej w paru sytuacjach, nie musi wcale oznaczać, że nie został skrzywdzony, bo być może właśnie to jego zachowanie i to, co zrobił złego później, wynika z tego, że to jest pokłosie traumy, którą gdzieś tam w sobie nosi. Ale ja nie chcę go usprawiedliwiać, on powinien sam się wytłumaczyć. Myślę, że w kontekście jakby próby rozwiązania tego problemu, wyjaśnienia, pokazania skali, jeden przypadek nie może o niczym przesądzać i myślę też, że jak patrzę na reakcje i komentarze, to też zastanawiałem się na początku, czy nie będzie tak, że to będzie próba odwrócenia uwagi i powiedzenia, że proszę bardzo, wszystkie ofiary to oszuści, ale tak nie jest. I myślę, że dobrze, że dla czystości sytuacji ta sprawa została nagłośniona, została pokazana, bo nie może być tak, że z jednej strony oczekuje się rozliczenia od Kościoła, napiętnowania zła, ukarania winnych, a druga strona nie dokonuje rozliczeń, jeśli takie rozliczenia są potrzebne. To musi być szczerość i uczciwość z obu stron. Więc jest mi przykro gdzieś tam, bo znam osobiście Marka, ale trzeba ponosić konsekwencje swoich działań. I to, że przez lata ta fundacja funkcjonowała w dużej mierze w oparciu o niego, nie oznacza, że ma jakiś immunitet i że nie należy osądzać jego działań, jeśli były złe. No tyle mam do powiedzenia. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry państwu. Nazywam się Katarzyna Nowak. Chciałabym zainteresować pana bardzo palącym i nagrującym tematem obecnym w Polsce. To jest osieroconych,
ludzi i skrzywdzonych przez system. Mówię tutaj o rodzicach i dzieciach, o odbieraniu siłowym dzieci transgranicznym, o sprawach, które już toczą się na poziomie ministerialnym i które krzywdzą polskie rodziny, a przede wszystkim naszych najmłodszych obywateli. Chylę przed Pana czołem, ponieważ jest Pan bardzo odważną osobą. Osobą, która sama powiedziała, że staje na straży praworządności i broni słabszych. I chciałabym poprosić Pana, ponieważ w Polsce wszystkie media zaczęły cichnąć w momencie, kiedy sprawa staje się niewygodna i uważam, że decyzje pochodzą już z góry, aby nie mówić na ten temat. A mam prośbę, znaczy nie to, żebym nie chciał, żeby Pani nie mówiła, tylko może Pani poczekać na koniec spotkania i z Panią porozmawiam i żeby poznać więcej szczegółów. Oczywiście. Może tak będzie najlepiej, no. Zostawię Pani jakieś namiary, Pani mi zostawi swoje i zobaczymy. W ogóle no, chciałbym poznać więcej szczegółów, nie wiem czy teraz, chyba że Pani chce teraz powiedzieć, no to ja nie mam z tym problemu. Bardzo chętnie po spotkaniu, Panie Tomasz. Dobrze. No dziękuję. To jesteśmy umówieni po spotkaniu. Dzień dobry, Katarzyna Krzętek. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać, czy ma Pan takie informacje, czy też Pan wie o tym, jak bardzo zmieniło się życie ofiar po Pana filmie? Tych, które wystąpiły? Tak. Na szczęście nie zmieniło się na gorsze. Anna, ta kobieta, od której zaczyna się cały film, dostała olbrzymie wsparcie od koleżanek w pracy i naprawdę pracuje w urzędzie miejskim i tam wszyscy naprawdę właściwie stanęli za nią murem. Z kolei Marek, na przykład Mielewczyk, zadzwonił do mnie zapłakany, bo córka, z którą ma takie no, trudne relacje, właśnie też ze względu na to, co sam przeżył, obejrzała film samotnie i wysłała mu później SMS-a: tato, bardzo ciebie kocham. I Marek zadzwonił płacząc, co mnie też wzruszyło trochę. Więc mam od nich takie relacje bardzo pozytywne i cieszę się, że ten film, czy też reakcje na ten film nie przyczyniły się do jakichś dodatkowych traum i jakichś takich psychicznych ran kolejnych, więc na razie jest wszystko w porządku i myślę, że tym bardziej, że jakby ta pierwsza fala już tak się po tym filmie przewaliła, więc mam nadzieję, że już nic przykrego ich nie spotka, no, bo to tego się najbardziej obawiałem po prostu, że nie jestem w stanie przewidzieć ani tym bardziej ochronić przed reakcją otoczenia. Szanowni Państwo, dziś naszym gościem był Tomasz Sekielski. A jeszcze, jak jest jeszcze pytanie, chyba że... No właśnie. To proszę bardzo. No to bo tutaj ja tak zaglądam na Państwa, spoglądam, o tutaj widzę, pojawiają się pytania. Dobrze. No to kontynuujemy. Chyba że mamy kończyć, nie wiem, Panie Dyrektorze. Jedziemy, dobra. Dzień dobry. Jedzie grill. Beata Oszytko z tej strony. Dzień dobry. Chciałam bardzo Panu podziękować za wszystkie tematy, których Pan dotyka. Jestem ogromna podziwu dla Pana pracy. Tylko zastanawia mnie, ile takich filmów jeszcze musi powstać, żeby coś rzeczywiście realnie zaczęło się dziać i zmieniać. Bo mam takie wrażenie, że jesteśmy takim społeczeństwem troszkę newsowym. Także jest news, coś się dzieje, a później wszystko gdzieś tam cichnie i realnie nic dalej, bo to jest jakiś taki dłuższy proces. Nie wiem, czy... Nie, ma Pani rację oczywiście, natomiast fakt, że spotykamy się dzisiaj, no niemal miesiąc po premierze tego filmu, oznacza, że jednak ten temat funkcjonuje dłużej niż życie jednego newsa, znaczy, który zazwyczaj traci... Nie miałam tak na myśli, że to jest bardzo ważny film i dotknął bardzo poważnego tematu. Nie, ja tu nie proszę mnie źle nie odebrać, ja nie...
chodzi mi o to, że wydaje się jednak, że ta sprawa znalazła się w takim miejscu, że nie da się już jej przemilczeć, nie da się grać na czas, właśnie licząc na to, że ze względu na to, jak wygląda dzisiejszy medialny świat, jak wiele tych informacji bez przerwy napływa, że nowsze afery wyprą akurat tę aferę. Więc myślę, że to wszystko akurat jest w odpowiednim momencie i to sprawia, że już nie wrócimy do sytuacji sprzed roku, gdzie kościelni hierarchowie mogli udawać, że nic się nie stało, mówić, patrząc w kamerę, że ten problem w ogóle Polski właściwie nie dotyczy, bo już się nie da tego ukryć. Więc nie żebym zakładał, że wszystko się zmieni, ale ten temat będzie żył i on będzie wracał. I teraz nawet nie mówię o tym, że ja będę robił jakąś kontynuację w postaci filmu, ale moim zdaniem ten film otworzył też kolejne możliwości działania mediów i jeśli się przejrzy ostatnie tygodnie, to wysyp tych informacji, docieranie do choćby sprawdzanie starych spraw, sprawa tego tam księdza z Tylawy znowu wróciła, tak? On czytał gdzieś tam w Radiu Maryja, no właśnie. Więc moim zdaniem zaczęło się coś dziać. Ja wiem, że wielu z Państwa oczekiwałoby raczej rewolucji niż ewolucji, ale musimy się nastawić na ewolucję, że komisja śledcza, która moim zdaniem jest niezbędna, która powinna powstać, no to zajmie trochę czasu, bo opór w instytucji kościelnej jest olbrzymi, żeby taka komisja nie powstała. Myślę, że to jest, ale przy wszystkich tych zastrzeżeniach jednocześnie jestem absolutnie przekonany, że już nie da się wrócić do zmowy milczenia, która była, że to już się skończyło, to już jest nieodwracalne. Dziękuję. Tutaj idę do przodu do Państwa, bo wiem, że były tutaj jeszcze zgłoszenia. Proszę bardzo. Barbara Janrychowska. Bardzo długo czekałam na ten film. Znaczy nie na pana film, bo wtedy jeszcze nie wiedziałam, że coś takiego powstanie, ale na film o takiej tematyce. Bardzo panu za niego dziękuję. Równocześnie chciałam się zapytać, czy pan, zbierając materiały do tego filmu, brał pod uwagę również czasy wcześniejsze, czasy wczesnego komunizmu, które były czasem mojego dzieciństwa. Wtedy była olbrzymia ilość takich wypadków. Wypadków, które były nienagłaśniane tylko ze względu na to, że właśnie panowała komuna. I Polacy, ludzie, którzy to o tym wiedzieli, a byli katolikami, nie chcieli wystąpić przeciwko Kościołowi ze względu właśnie na to, że ten Kościół był tłumiony przez komunę. Ja byłam, mając 12 lat, a więc to było bardzo, bardzo dawno temu, kończyłam podstawówkę na początku lat 60. i byłam takim jakby, można powiedzieć, no nie dosłownym świadkiem, bo takie rzeczy się nie odbywały przy świadkach, ale wtedy się na religię chodziło do salek katechetycznych i pamiętam, że z moją serdeczną przyjaciółką, z którą mieszkałyśmy obok siebie, zawsze czekałam, jak ona jeszcze została w salce, czekałam na nią, żebyśmy razem szły do domu. I pamiętam, że któregoś dnia ona wybiegła z tej salki, cała rozczęsiona, czerwona, zapłakana i ja mówię: Tusiu, co się stało? Mówię o jej imieniu, bo niestety ona już nie żyje. Okazało się, że no niestety, ale ksiądz no nie zgwałcił ją, ale po prostu prawie do tego doszło. I gdyby nie to, że ja na nią zaczekałam, ta sprawa nigdy by nie ujrzała światła dziennego.
Ja ją zmusiłam, żeby ona mi opowiedziała to wszystko. Z detalami opowiedziała, oszczędzę Państwu. Ja powiedziałam to swojej mamie, bo ona powiedziała, że swojej nigdy w życiu tego nie powie. Moja mamusia poszła do jej mamy i razem poszły do biskupa. To się działo w Przemyślu. Tam to jest specyficzny teren, wschodnia Polska, tam zupełnie inaczej to wszystko się odbywa. Proszę sobie wyobrazić, że ten ksiądz, notabene do dzisiaj pamiętam jego nazwisko, nazywał się Kwieciński, on już też na pewno nie żyje. Młody, wysoki, przystojny. I proszę sobie wyobrazić, że to była ostatnia religia z tym księdzem. Więc biskup zareagował od razu, ale dowiedziałyśmy się potem, znaczy moi rodzice, ja podsłuchałam ich rozmowę, że został przeniesiony na wieś gdzieś pod Lublin. No tam to dopiero miał wolną rękę, bo wioski, wiadomo, tam nikt się na takie rzeczy nie porywa. I w związku z tym, może przy długim opowiadaniem, mam pytanie do Pana. Czy Pan, zbierając materiały, natrafił na takie dawne historie ludzi starszych, takich jak ja, którzy się zetknęli z taką właśnie, z takimi strasznymi przypadkami? Pamiętam, że Tusia wiele lat miała straszny opór w stosunku do księży, którzy potem z nami mieli religię. Była bardzo dobrym człowiekiem i bardzo taką, jej matka była z pochodzenia Ukrainką, więc ten ksiądz nie miał wobec niej żadnych oporów, żeby coś takiego robić. Na przykład w stosunku do mnie by tego nie odważył się, bo mój tatuś był na stanowisku, a jej rodzice byli w innej sytuacji. Więc mówię, to też takie też rzeczy się zdarzały. Czy Pan się spotkał z takimi wyjątkami, czy wypadkami, i czy Pan w ogóle zamierzał umieścić je, czy raczej do tych młodszych? Nie, są takie przypadki. Są niektóre bardzo wstrząsające, ale na przykład ze względu na to, że znaczy one są trudniejsze do weryfikowania ze względu po prostu na to, że oprawcy zazwyczaj nie żyją, a świadkowie też są w mocno zaawansowanym wieku i trudno jest takie historie weryfikować, ale tak, miałem kilka nawet rozmów z osobami, które wspominały, że w latach 50. były wykorzystywane seksualnie i to w bardzo też brutalny sposób przez księży. Natomiast ze względu na problemy z weryfikowaniem tych historii, bo ja oczywiście, to znaczy widać, gdy ktoś znaczy czuje się, czy jej opowieść jest prawdziwa, ale każda z nich i tak była weryfikowana i w momencie, w którym nie byliśmy w stanie zweryfikować tego, co słyszeliśmy i nie mogliśmy zdobyć informacji, która by potwierdziła, że coś takiego się działo, no to po prostu siłą rzeczy te tematy nie mogły się pojawić w filmie. Natomiast tak, takie sygnały docierały. Szanowni Państwo, dziękujemy serdecznie. Pan Tomasz Sekielski. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.